Co to, jakiś nowy koń? To ty nie wiesz? Nie. Ach, ten dziad znowu już nie powiedział, zapomniał. Niedługo będziesz mieć urodziny, prawda? No tak. Postanowiliśmy ci z tej okazji sprawić prezent. Jest to najlepszy, w tym momencie najlepszy na świecie, koń skokowy, który został dla ciebie wypożyczony. I możliwe, że właściciel odda go do naszej stajni i zostanie twoim prywatnym koniem. Co ty na to? Jej. Dobrze, teraz nam pomóż go wypakować, bo jest dosyć nieznośny. Okej. Okay. Tego wyprowadza, ja będę nadzorował, czy wszystko dobrze. Ok. No, idź, mały, idź. On jest piękny. No jest piękny, no jest. I jak wspaniale skacze. Uda się wziąć na jazdę? No nie wiem, wiesz, jest dopiero co przyjechał i pewnie będzie jeszcze się bał. Nie powinienem ci pozwolić, ale no dobra, zrobię wyjątek. Wsiadaj. Jej! I co? Jak ci na nim? Łazi twardo jak pień. Można sobie pupę uszkodzić. No mówiłem przecież, no jeszcze boi się w nowym miejscu pierwszy raz i na pewno ma fikumiku w głowie. Jak skakała ta dziewczynka mała, to stawiamy taką przeszkodę. Nie wiem, skoczy na nim, przynajmniej zobaczymy, jak ci wygodny jest podczas lotu. Jejku, on szybuje, nie skacze. Jakie delikatne lądowanie. Dlatego jest uznany za mistrza. Weź, się ci postawię wyższego. Wyższego, powiadasz? No dobra. Nie powiem, nie powiem. Naprawdę świetny koń. No i teraz się zacznie. Zakwalifikowałam cię na zawody. Na koniach tylko jego wzrostu. W sensie nie możesz jechać na Lili. I tak bym na niej nie pojechała. Wyprawiłabym na pewną śmierć. Dzięki, że mnie zakwaterowałeś. I jeszcze jedno. Zapisz Lili do rekreacji. Dobra. Ja myślę, że dojadę. No wiesz, mamy wzloty i upadki. W przypadku koni, bez metafory. Lili była tak samo świetna, gdy była w dobrej kondycji. Ale on jest jeszcze młody. I nie popełnię tego samego błędu, co z Lili. Dobra, ostatni skok. Odjazdowo. Już mu nałożniki spadają. Rozstępuję i idziemy. Przez następne 2 tygodnie sam dzierżawiła klacz Lili. Dzierżawiła już teoretycznie na zawsze ją. Emilce bardzo brakowało jazdy na Lili, więc postanowiła jej dosiąść.